Witam bardzo serdecznie wszystkich subskrybentów, jak i nowo przybyłych widzów na kanale Military Hiking. Dziś będzie to całkiem inny odcinek, materiał niż zawsze, ponieważ nie zdradzamy dokładnie, na jakim obiekcie się znajdujemy, ale o tym już za chwilę, a tymczasem usiądźcie wygodnie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście i zaczynamy. Mamy dziś ochotę pokazać Wam bardzo znajdował się tu szyb kopuły 20P7, właśnie w którym się znajdujemy. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda od góry. Niewielki magazyn podręczny i klatka schodowa. W kopule znajdowały się dwa stanowiska karabinów MG-34. Prócz kopuły zachował się pomost bojowy oraz część rur nabiegu powietrza. Śluza łącząca w tym obiekcie klatkę schodową i szyb kopuły posiada zachowane drzwi typu 16P7 oraz gazoszczelne 19P7. Póki co zobaczcie, jak prezentuje się ten szyb. Przepiękne kopuły pancerne, całe gminy pociętej z pomostem. To już jest dosyć duża rzadkość. Takie coś zobaczyć. Fakt, że całość jest dosyć mocno zardzewiała. Zobaczcie te rury pomostu i tak dalej, no to już się trzyma na słowo honoru, ale mimo wszystko jest. No i co najpiękniejsze, cała kopuła jest cała, nigdy nie została pocięta. To, co wyróżnia ten obiekt, to przede wszystkim wielka ilość zachowanych elementów metalowych. Zobaczcie, z szybu, wychodząc z szybu bojowego, widzimy tutaj drzwi dwudzielne. To już też jest duża rzadkość. Kolejne drzwi, które również się dosyć ciekawie zachowały. Nad futrygą widzimy napis jeszcze oryginalny. Ściany posiadają dużo jeszcze białej farby, niepomalowane. Teraz znajdujemy się w magazynku podręcznym, który wcześniej wspominałem, i do niego prowadzi luk towarowy. Przy
przez wszystkie piętra. Wszystkie piętra połączone są klatką schodową betonową. Niestety góra jest niezabezpieczona, tak więc trzeba uważać. A zwróćcie uwagę, jak bardzo czyściutki jest to obiekt. Środkowy poziom oprócz klatki schodowej mieści największe pomieszczenie części naziemnej, izbę załogi, przeznaczoną dla 12 żołnierzy. Najniższa kondygnacja mieściła 3 pomieszczenia, klatkę schodową, pomieszczenie z wejściem do szybu komunikacyjnego oraz niewielką izbę z umywalnią i toaletą, i właśnie do niej teraz się udamy. I tak jak na samej górze mamy tutaj znów świetnie zachowane drzwi. Ja jestem pod ogromnym po prostu zachwycie, jak one się zachowały, że nigdy ich nikt nie ukradł stąd, nie wyciągnął, nie zniszczył. I tutaj kolejne dwudzielne, też również w świetnym stanie, z piękną sygnaturą. 1938 rok. A teraz, moi drodzy, główny gwóźdź programu tego odcinka. Na samym wstępie mówiłem, że jest to obiekt bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. I nie chodziło tu o wchodzenie tego obiektu, a o ten element, który Wam teraz pokażę. Zobaczcie tutaj w dół. Mam nadzieję, że tak głęboki szyb, niczym nie zabezpieczony, no, zrobił dla Was duże wrażenie. Widzimy tutaj też, że chłopaki z bunkrowo.pl, zakładam, że to oni zjeżdżali na malinach, dlatego że mamy haki pozostawione w ścianie, więc na pewno tutaj spuszczamy się w dół. I coś, co najbardziej zawsze cieszy w tego typu obiektach, zobaczcie, jeszcze oryginalne drzwi w oryginalnej żółtej farbie Dunkelgelb. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Klatka schodowa, czyściutko, nie, nigdzie indziej. I luk chyba towarowy, tak mi się wydaje. Zobaczcie te drzwi, one wyglądają tak świetnie, że jestem pod ogromnym wrażeniem. Masa oryginalnej farby. Rule around, napis, tu jeszcze się zamek ostał i to widać, że to nie jest bardzo zardzewiałe. Świetna gratka, niestety nie idzie ich wynieść, nie idzie ich ukraść, ponieważ no ciężko by to było zrobić, trzeba byłoby to przez muzeum wynieść, tak więc dzięki Bogu złomiarze tego jeszcze nie zniszczyli. A tu mamy malutką sygnaturę, zobaczcie, KL 1938. Moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą wędrówkę w całkowicie innym klimacie i stylu, jaki zazwyczaj Wam serwujemy. Mam nadzieję, że Wam się podobało i przeżyliście tak samo ekscytujące wrażenia, jak i my podczas eksplorowania tego obiektu.
Pamiętajcie o subskrypcji kanału, to naprawdę daje nam siły do tworzenia kolejnych dla Was materiałów. Póki co bardzo dziękuję za miły odzew w komentarzach, za bardzo budujące słowa od Was w naszą stronę. Na pewno są olbrzymim paliwem dla nas, aby nie siedzieć w domu, a przygotowywać kolejne materiały na kanał Military Hiking. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się, cześć!